z okazji niedzieli palmowej chciałbym wam opowiedzieć pewną przypowieść o witaminie C. Dawno, dawno temu, kilkanaście lat temu, Towarzystwo Żywienia i Żywności wpadło na pomysł, żeby udostępnić ludziom standardowe wartości, ile czego powinni zjadać dziennie. I zdrowy człowiek powinien codziennie dostarczać swojemu organizmowi, jak i z mężczyzną, te 90 mg witaminy C. Jak jest zdrową kobietą, to już wystarczy 75 mg, chyba że jest zdrową kobietą w ciąży, lub zdrową kobietą karmiącą, lub zdrową kobietą z napięciem przedmiesiączkowym, to powinna troszkę więcej tej witaminy C dana kobieta zjeść. Dla mężczyzny jest to 90 mg, pod warunkiem, że jest zdrowy. Natomiast jeżeli człowiek nie jest bardzo zdrowy lub szykuje się na walkę z wirusem, to tej witaminy C powinien zjeść wielokrotnie więcej. Kochani, i dlatego informuję was, że witamina C nie znajduje się w ciastkach, nie znajduje się w makaronie, nie znajduje się w pizzy. Witamina C nie znajduje się również w ryżu, w kaszy. Witamina C nie znajduje się również w kotlecie schabowym. Co więcej, powiem wam, że witamina C nie znajduje się nawet w marchewce zasmażanej. Tam też jej nie ma. A najlepsze, witaminy C nie ma w ogóle w soku pomarańczowym. Zajrzyjcie do tabel. Chyba że jest wzbogacony witaminą C i cukrem. W cukrze też nie ma witaminy C. I dlatego informuję was, kochani, z okazji Niedzieli Palmowej. Życzę wam, żeby wam palma nie odbijała, tylko kwitła. I żeby wam palma kwitła, to żyjcie zdrowo, chowajcie się zdrowo i jedźcie zdrowo. Smacznego!